Kochani, to już jest nasze czwarte kazanie z serii Hashtag Jezus 2020. I kiedy to czwarte kazanie, dzisiaj będziemy mówić o wolności, o tym, jak doświadczamy wolności, jak Bóg nas wyprowadza też na wolność w różnych życiowych okolicznościach. I tę serię planowaliśmy już w zeszłym roku, w październiku. W październiku zeszłego roku już w zasadzie mieliśmy zaplanowane tematy tych kazań, wiedzieliśmy, o czym chcemy rozmawiać. Natomiast absolutnie nie spodziewałem się, że mówiąc o wyjściu Izraela z Egiptu, będę mówił to w takich okolicznościach jak dzisiaj. Myślę, że tego nie spodziewał się nikt. Ale też wydaje mi się, że ten temat, który na dzisiaj jest przygotowany, bardzo, bardzo wierzę, że Duch Święty przygotował i bardzo odpowiada na sytuację, w której wszyscy się znaleźliśmy. Żeby wam wyjaśnić najpierw o tym, o czym chcę mówić, to wyobraźcie sobie taką sytuację, jak, nie wiem, małe dzieci spotykają się w jakimś sadzie, ogrodzie, w którym generalnie nie wolno się spotykać. On jest ogrodzony płotem, ale takim płotem starej daty, czyli płotem ze sztachet. I teraz jedynym sposobem, żeby wejść do środka, to jest znaleźć te poluzowane sztachety, że można wejść do środka, trzeba kilka tych sztachetek po prostu odciągnąć na bok. I jak sprawdzić, które sztachety są luźne? Jak sprawdzić, które sztachety da się po prostu przesunąć na bok? Trzeba przejść cały płot i każdą jedną sztachetką poruszyć. Każdą jedną sztachetką poruszyć. Jest taki rodzaj, nie podpowiadam, absolutnie nikomu nie podpowiadam, jest taki rodzaj złodziei, którzy chodzą po klatkach schodowych i naciskają na klamki w nadziei, że co któreś mieszkanie będzie otwarte. Kiedy mieszkanie będzie otwarte, wiadomo, że w przedpokoju, w korytarzu wiszą ubrania, w wewnętrznej kieszeni tych płaszczy, marynarek bardzo często są portfele. I ja znałem osoby okradzione w taki sposób, że cała rodzina siedziała w jednym pokoju, oglądali razem telewizję, spędzali czas, a w tym czasie ktoś po cichu nacisnął na klamkę i wyjął portfel i zniknął. I nawet nie wiedzieli, kiedy zostali okradzeni. Jak sprawdzić, które drzwi są otwarte? Trzeba po prostu przejść i nacisnąć. Przejść i nacisnąć. I wiecie, dzisiejsze kazanie, ta historia 10 plag, które poprzedzały wyjście Izraela z Egiptu, jest właśnie takim, Pan Bóg mówi: osądzę waszych wrogów, osądzę waszych bogów, mówi do Egipcjan. Ale jak sprawdzić? Dzisiaj chcę mówić o tym, że odkrywamy, co jest nieruchome w naszym życiu, kiedy wszystko inne się zatrzęsie. Kiedy wszystko inne się zachwieje, kiedy wszystkim innym potrzęsiemy, wtedy dopiero odkrywamy, co jest nieruchome, co się nie chwieje, co jest niezachwiane. I tak i widzę bardzo mocno w historii wyjścia Izraela z Egiptu właśnie taki Boży plan, kiedy Bóg przechadza się i po prostu zachwiał wszystkim, w co wierzyli Egipcjanie. W 10 plagach Bóg zachwiał wszystkim, w co wierzyli Egipcjanie, po to, żeby Izrael odkrył to, co jest niezachwiane. Bóg poruszył wszystkim, co było dla Egipcjan ważne, po to, żeby Izrael odkrył, co dla niego jest nienaruszalne i ważne. A to była w przypadku Izraela wiara w jego Boga Jahwe i w jego opiekę. I oczywiście absolutnie nie uważam, nie chcę, żebyście odczytali taki wniosek, że Pan Bóg, nie uważam, że Pan Bóg zsyła epidemię, żeby poruszyć wszystkim, w co wierzymy. Że Pan Bóg zsyła epidemię, żeby nas ukarać. Natomiast w świecie upadłym zdarzają się tragiczne sytuacje, zdarzają się złe rzeczy i nie chcę obwiniać za nie Pana Boga, ale chcę powiedzieć, jesteśmy w świecie, w którym wszystko, w co wierzymy, można sprawdzić, czy to się zachwiało, czy to jest stabilne. Gospodarka, nasze poczucie bezpieczeństwa, praca, wiele rzeczy, wiara w system gospodarczy czy państwowy, to wszystko teraz się chwieje. Nasze poczucie pewności zatrudnienia dla wielu z nas się chwieje, ale tylko wtedy odkryjemy, co jest niezachwiane, kiedy wszystko inne się poruszy i obruszy. I to jest trudne doświadczenie, ale będę starał się nadać temu doświadczeniu taki Boży sens. Jedna myśl, która chce, żeby towarzyszyła nam przez całe kazanie. Kiedy poruszysz wszystkim, wtedy dopiero odkrywasz to, co jest nieruchome. Kiedy wszystko wokół się chwieje, wtedy dopiero możesz przez kontrast zobaczyć to, co w życiu jest niezachwiane. Izrael Bóg wyprowadził na wolność, ale nie odbyło się to bez zatrzęsienia najważniejszymi wierzeniami Egipcjan. Jakie to były wierzenia? Po pierwsze wierzyli, że Faraon jest Bogiem,
że jest personifikacją bóstwa tutaj na ziemi. Oni wierzyli, że Egipt daje, że Nil, główna rzeka Egiptu, oni wierzyli, że Nil daje im życie, że ich powodzenie i sukces, Egipcjanie w to wierzyli, zależy od Nilu i tego, jak on nawozi ich pola, kiedy wylewa i jak nawadnia ich pola. Więc wierzyli, że cały ich sukces gospodarczy zawdzięczają Nilowi. Oni oddawali cześć zwierzętom, które symbolizowały to, co boskie, i różne zwierzęta symbolizowały różne aspekty tej boskości, której oddawali cześć. I wreszcie mieli Boga Najwyższego, Amon-Re, który był Bogiem Słońcem, i tą wiarą również w opiekę Boga Słońca Pan Bóg zachwiał u Egipcjan, kiedy wyprowadzał Izraela. I chciałbym pokazać wam na początku, jak te 10 plag zachwiało wiarą we wszystko, co było ważne dla Egipcjan. Po kolei, pierwsza plaga to był ten moment, w którym Nil zamienił się w krew. Wody Nilu zamieniły się w krew. Więc nagle, wiecie, to zachwiało tą wiarą, że Nil daje nam życie, Nil daje nam powodzenie. Nil, kiedy wylewa, zostawia na naszych polach osad i one sprawiają, że mamy duże żniwa. Ostatecznie to, że mamy dożynki i żniwa, to, że mamy jakiś sukces, że udaje, że nie jesteśmy głodni, zawdzięczamy to Bogu, a nie wiem, Nilowi, Lidlowi, Biedronce, czy komukolwiek innemu, czy jakiemukolwiek innemu sklepowi. Więc dobrobyt Egiptu bez wątpienia nie zależył od Nilu i pierwsza plaga uderzyła w to założenie. Druga plaga to plaga żab. I żaby to był symbol bogini Iris, która była boginią płodności i życia. I znowu wyobraźcie sobie, cała ziemia egipska pełna setek tysięcy zdechłych żab, które po prostu śmierdzą, rozkładają się, wszędzie obecny fetor padniętych żab. I nagle się okazuje, że nie jest Iris utożsamiana z tym wizerunkiem żaby, czy wizerunek żaby był przypisany do tej bogini, nie jest boginią płodności i życia. Wiecie, to trudne, co chcę powiedzieć, i analogia może jest dość odległa, ale nasze poczucie bezpieczeństwa nie leży w naszej płodności. Wiecie, to jest obecne w naszej kulturze od zawsze, że myślimy sobie, nie wiem, mam dużo dzieci, więc czeka na mnie bezpieczna starość. Więc i takie poczucie bezpieczeństwa jest bardzo złudne, ale tym samym obrazem, wiecie, wiary, pokładania ufności nie w Bogu, ale w czymś innym, w życiu i płodności, jest martwienie się. Jestem osobą samotną, nie mam dzieci, martwię się o to, jak będzie moja wyglądała starość. To jest to samo oblicze, pokładanie ufności w czymś innym, w płodności niż w Bogu jedynie. I plaga żab zachwiała tą egipską wiarą w opiekę bogini Iris. Ale chcę pomyśleć o tym, że chcę nas sprowokować do tego, że nasze powodzenie na starość nie zależy od tego, czy mamy dzieci, czy nie mamy dzieci. Czy mamy ich dużo, czy mało, czy wyjadą za granicę, czy będą mieszkały piętro niżej albo piętro wyżej niż my. To nie tam jest źródło bezpieczeństwa życia każdego z nas na sędziwą starość, której każdemu z nas życzę. Ale tym z was, którzy się zamartwiają tym, chcę powiedzieć, kiedy wszystko się chwieje, odkrywamy to, co niezachwiane. A niezachwiana jest tylko Boża obecność w naszym życiu, więc też nie w tym szukamy poczucia bezpieczeństwa. Wiem, że niektórzy się martwią, to jest zupełnie ludzkie. Niektórzy się nie martwią, ale nie mogą przesłuchać rodziców, którzy się o nich martwią. To jest kazanie o nadziei. To jest kazanie o nadziei i radości. Nie w różnych rzeczach, nawet bardzo racjonalnych, szukamy bezpieczeństwa. Kolejna plaga, plaga komarów. Wiecie, to jest naturalne, że przyszła plaga komarów, a potem zaraz plaga much, kiedy najpierw wyzdychały wszystkie żaby. Nie miał kto tych komarów zjeść. Nie miał kto tych much wyjeść. Komary to był symbol boga Set. Więc poznajemy kolejnych egipskich bogów. Natomiast nagle się okazało, że ten bóg się nie opiekuje Egipcjanami, ale wręcz przeciwnie, komary wymykają mu się spod kontroli i jest tak czarno, że nie widać końca swojej ręki. I kolejne egipskie bóstwo się zachwiało. A zaraz potem kojarzymy taki nawet animowany serial Władca Much,
Władca much to znaczy Baal-Zebub. Belzebub dzisiaj byśmy to bliskie słowo powiedzieli. I kolejne bóstwo egipskie runęło, kiedy wydarzyła się plaga much i posąg Belzebuba runął po prostu z Kretesem. Ale znowu jest pokusa. Władca państwa, wojewoda, nie wiem, cokolwiek. Jest pokusa pomyśleć sobie, jestem blisko władzy, jestem przy władzy, znam prominentnych ludzi, czuję się bezpiecznie. Zachwiało to w Egipcie poczuciem bezpieczeństwa tych wszystkich, którzy sobie pomyśleli, dobrze, że jestem w kaście wysokich urzędników, jestem bezpieczny, w pierwszej kolejności będą mnie ewakuować, jak coś się stanie. Nie. Kiedy chwieje się wszystko, co nie jest Bogiem, wszystko się przewraca, odkrywamy tylko to, co jest niezmienne i stałe, a to wierzę, że jest Boża opieka i Boża obecność w naszym życiu i to świętujemy w taką niedzielę jak teraz, nawet jak nie możemy spotkać się razem w kościele. Potem był pomór bydła i znowu wszystkie egipskie zwierzęta padły. Uwaga, to jest źródło nadziei. Padły wszystkie egipskie zwierzęta, ale stada Izraela zostały nietknięte. Egipcjanie wierzyli, że zwierzęta są takim mieszkaniem dla bogów. I nagle, kiedy to wszystko pada, okazuje się, że ci bogowie nawet nie mogą upilnować własnych mieszkań. Te zwierzęta utożsamiały, przypisane do nich były boskie cechy. Najważniejszy z tych zwierząt był byk, którego przedstawiano też na rysunkach, kawałek byka na rysunkach boga Apisa, na przykład z ludzkim ciałem i głową byka. I nagle to wszystko się przewraca. Wiecie, wszystkie burgerownie w Egipcie zamknięte, bo jest pomór bydła. I nawet myślę sobie tak, wiecie, kiedy przychodzą różne plagi, ludzie sobie mogą myśleć, biedni ludzie są przerażeni, mówią, wszystko podrożeje, nie będzie mnie stać, finansowo po prostu jak sobie poradzę, a bogaci sobie myślą, właściciele wielkich stad, a ja się czuję bezpiecznie. Ludzie zawsze będą chcieli jeść. Jak się skończy jedzenie w sklepach, mam swoje stada, czuję się bezpiecznie. Natomiast w tych 10 plagach, które poprzedzały wyjście Izraela z Egiptu, z niewoli, Bóg potrząsnął każdym poczuciem bezpieczeństwa i pewności. I co z tego, że masz 12 burgerowni i 15 stad bydła? Przychodzi pomór i wszystko tracisz w jednej chwili. 6 plaga, kiedy były wrzody. W tej pladze Bóg pokazuje, że On jest ponad naturą. I kiedy przychodzi z czymś, co dotyka naszego ciała, to żadne medycyny nie pomogą. 6 plaga wrzodów razem z 7 plagą gradu i ognia tak mocno pokazują, że Bóg jest ponad naturą, chociaż w tamtym czasie egipscy kapłani, różnego rodzaju, różnej maści szamani i leczyciele chcieli pokazać, zobaczcie, my panujemy nad naturą, jesteście chorzy, przychodźcie do nas, pomożemy wam. To jest ważne, że mamy dobrą opiekę lekarską i w tym miejscu, w takim czasie, w jakim żyjemy, należy każdą okazję wykorzystać, żeby oddać szacunek całemu białemu personelowi, wszystkich szpitali, lekarzy, pielęgniarkom, analitykom medycznym. To jest wielka rzecz, jaką robicie, kiedy się nami opiekujecie w czasie zagrożenia epidemią. W tamtym czasie myślę, że kapłani nie byli ci egipscy tak dobrzy i szlachetni. Ale wiecie, to, co jest potrzęsione w tej 6 i 7 pladze, to taki sposób myślenia, dobrze, że jestem, nie wiem, właśnie z ochrony zdrowia, albo że znam kogoś z ochrony zdrowia, pielęgniarkę, lekarza, te znajomości, to jest, wiecie, to jest nasze myślenie na co dzień, prawda? Kiedy zachorujemy, o, jak dobrze, prawda? Rodzice mówią, kiedy ich dzieci idą na medycynę. Dobrze, że moje dzieci, prawda, zostają lekarzami, obronią mnie i ochronią przed złymi chorobami. Przychodzi 6 plaga i pewnych rzeczy nie da się zatrzymać. Pewnych rzeczy nie da się zatrzymać. Nie pomogą, wiecie, najbliżsi nam w takich krytycznych sytuacjach. Nie chcę robić prostej analogii. Na razie tylko mówię o samym potrząsaniu i absolutnie jeszcze raz przypomnę, nie uważam, że Pan Bóg potrząsa naszymi czasami za pomocą tej epidemii. Nie o tym jest to kazanie. Podkreślam to, nie róbcie sobie w głowie takich połączeń. Absolutnie tak nie uważam. Natomiast chcę powiedzieć, że żyjemy w czasach, w których wszystko, w co wierzymy, się zatrzęsło.
I tylko to jest jedyny wspólny mianownik, jedyny pomost między tym, co mówię i między tym, co czytam w Biblii. Żyjemy w czasach, w których wszystko się zatrzęsło. Nie Pan Bóg tym wszystkim zatrząsł, nie Pan Bóg przeszedł z ogniem sądu, tak jak przeszedł przez Egipt w tych 10 plagach, ale jest pewne podobieństwo, żyjemy w czasach, w których wszystko się zatrzęsło. Więc też wiara w tych kapłanów, którzy w tamtym czasie uzurpowali sobie takie prawo, mówią, to my decydujemy albo my, prawda, sprawiamy, że określone zjawiska atmosferyczne się pojawiają, bo zaraz po pladze wrzodów pojawiła się plaga gradu i ognia z nieba. I teraz kapłani mówią, to my jesteśmy panami zjawisk atmosferycznych i okazuje się, nie są. Pojawiają się zjawiska, nad którymi stracili kontrolę i ta ich pycha została upokorzona i wszyscy Egipcjanie mogli powiedzieć, to nie jednak nasi kapłani sprowadzają grad, bo gdyby tak było, potrafiliby go też zatrzymać. Nic nie zależy od nas. Kiedy wszystko się trzęsie, odkrywamy, jak bardzo nic nie zależy od nas. Przychodzą wrzody i bezbronni byli ci, którzy byli w tamtym czasie. Przychodzi grad i okazuje się, że ludzie nie mają żadnego wpływu na pogodę. A potem przychodzi szarańcza. Wiecie, szarańcza podoba mi się, bo szarańcza, znaczy podoba, nie powinna mi się podobać. Ale szarańcza uderza w taki nasz sposób myślenia obecny w naszej kulturze. Ona po prostu przechodzi i je całą roślinność Egiptu. I ktoś sobie myśli, okej, pomór bydła mnie nie dotknął, bo nie jem burgerów, ale dbam o swoje zdrowie, jem tylko sałatę, chodzę na fitness, będę żył 170 lat. I nagle przychodzi szarańcza i wyjada całą twoją sałatę. I nie ma nic. I nie chcę powiedzieć, że dobre i zdrowe odżywianie się, bycie wegetarianinem, to nie ma znaczenia. Ma znaczenie, żebyśmy nie jedli śmieci. Ma znaczenie, żebyśmy się zdrowo odżywiali. Ma znaczenie, żebyśmy chodzili na jogging i gdy nie ma zagrożenia epidemicznego, ma znaczenie, żebyśmy chodzili, nie wiem, na siłownię albo uprawiali jakikolwiek inny sport. To jest ważne. Ale to, co trzęsie plaga szarańczy, albo przynajmniej ten mój pomost, jaki buduję między plagą szarańczy a nami, to, że najzdrowszy tryb życia i najlepsza sałata z ekologicznych gospodarstw nie gwarantuje nam, nic na świecie nie gwarantuje nam to, że pożyjemy 120 czy 170 lat. Możemy się najzdrowiej odżywiać. Możemy najlepsze po prostu sporty uprawiać. Codziennie mieć 10 minut takiego cardio, że serce, mając 90 lat, będziemy mieli serce 18-latka. Ale nasze życie nie zależy od naszych wysiłków. Ostatecznie wszystko zależy od Boga. Ale widzimy to dopiero wtedy, kiedy wszystko się chwieje. Kiedy wszystko się chwieje, widzimy, co jedynie jest niezmienne. Więc i burgerownie w tarapatach, i plantacja sałaty w tarapatach. W pladze pomoru bydła i w pladze szarańczy. A potem przychodzi plaga ciemności. Wiecie, najważniejszy dla Egipcjan Bóg Słońca, Ra, Amon Ra. Egipcjanie go czcili i nagle się okazuje, oni mieli takie wierzenie. Oni mieli takie wierzenie, że ten Bóg Słońca Ra, Amon Ra, codziennie, każdej nocy nad ranem stacza walkę z wężem Apisem i po prostu go zwycięża i na nowo jest dzień. Wow. I nagle przychodzi plaga ciemności i nie ma żadnego Amon Ra, nie ma żadnego Boga Słońca i nie ma żadnego zwycięstwa nad żadnym wężem. Po prostu Bóg mówi, to ja rozdaję karty i sprawiam, że słońce się świeci albo nie. Wiecie, jak rzadko, kiedy tak wiele myślimy, że nie wiem, że od naszej diety zależy nasza długość życia, że od naszej pracy zależy nasze bezpieczeństwo, że od struktur społecznych znaczy zależy, nie wiem, no nie wiem, ile osób jeszcze wierzy w emeryturę z ZUS-u, prawda, ale że od naszych struktur społecznych zależy, nie wiem, pewność dostaw i to, że będziemy mieli co włożyć na talerz. Tak wiele myślimy, że zawdzięczamy sobie, że od naszej edukacji zależą nasze szanse życiowe, a od liczby naszych dzieci zależy nasza pogodna starość. To jak wiele, jeżeli tak wiele zawdzięczamy sobie, jak rzadko myślimy o tym, że codziennie rano, kiedy wstaje słońce, jest to
cały czas ten cud stworzenia świata. Teologia tak to nazywa, creatio continua, że to wszystko, co się dzieje, Bóg tak naprawdę ciągle jest stwórczo obecny w świecie i każdy wschód słońca nie jest tylko prawem natury, ale prawa natury tylko dlatego działają, że Bóg podtrzymuje je swoim słowem. Kiedy pracowałem w seminarium, mieliśmy taki zwyczaj, że w poniedziałki rano wszyscy modliliśmy się, pracownicy, razem spotykaliśmy i rektor seminarium w tamtym czasie zawsze, w każdy poniedziałek, pamiętam, jak mówił: Boże, dziękuję Ci za kolejny darowany dzień łaski. Jak często o tym myślimy, że ten dzień nam się nie należy, ale jest dniem darowanym łaski. Tamtego dnia słońce nie wstało i tak ciężko było się modlić: dziękuję Ci, Boże, za kolejny dzień, kolejny darowany dzień łaski. Bo trudno było powiedzieć, że to jest dzień. Nie mieli zegarków, więc nie wiedzieli, czy to jeszcze jest noc, czy to już jest dzień. I na końcu najbardziej bolesna plaga, plaga śmierci pierworodnych. Umarli wszyscy, czytamy w Biblii. I następcy tronu, i ci, którzy byli pierworodnymi, zamkniętymi w lochach. Faraon, który był uosobieniem, personifikacją bóstwa, też tego Boga Słońce, nagle przychodzi ciemność i śmierć pierworodnych i okazuje się, że najpotężniejszy człowiek nie może zrobić nic. Najpotężniejszy człowiek nie może zrobić nic. To wszystko uderzyło w społeczeństwo, w jego gospodarkę, w jego religię, w jego wierzenia. I najpotężniejszy w tamtym czasie człowiek nie może zrobić nic, żeby miał być personifikacją Boga Słońca, a nie może zrobić nic, żeby minęła ciemność. Nie może nic zrobić, żeby uratować swojego syna, którego tak bardzo kocha. Swojego najkochańszego syna, który miał być następcą tronu. Prawda? Jeżeli Faraon był Bogiem, to ten był takim bogiątkiem. I nic nie może zrobić, żeby to zatrzymać. I teraz najpiękniejsze w tym wszystkim. Te wszystkie plagi zatrzęsły światem Egipcjan. Ale nic nie zrobiły Izraelitom. Nawet ich nie dotknęły, nawet ich nie musnęły. To jest po prostu najpiękniejsze i najoptymistyczniejsze. Dlaczego? Dlatego, że to nie były wierzenia Izraelitów. One nie zatrzęsły nimi, dlatego, że oni nie ufali, że wszystko zawdzięczają Nilowi. Oni nie mieli nadziei, że ich powodzenie zależy od Iris i jej płodności. Oni nie wierzyli w to, że Belzebub jest władcą much. Oni nie ufali w polityczny system i w znajomości. O, znam wicezastępcę kierownika, wicezastępcę burmistrza, prawda, niczego się nie muszę bać. Nie, nasze życie należy do Boga jedynie. I tak bardzo widzę to w tej historii plag, które potrząsnęły Egiptem i w ogóle nie potrząsnęły Izraelem. Egipcjanie tej nocy stracili wszystko. Stracili fałszywych bogów, stracili dumę Faraona, stracili swoich pierworodnych, stracili swoją przyszłość, stracili swoich niewolników, bo Izraelici wyszli, spakowali się i wyszli. I absolutnie nie chcę powiedzieć, wiem, że to powtarzam enty raz, że Pan Bóg potrząsa czy osądza świat, wiem, że internet pełen jest takiego gadania, nie to chcę powiedzieć. Ale chcę powiedzieć, że jest rzeczywiście, żyjemy w czasie, w którym wszystko, w co wierzyliśmy, się chwieje. Wiecie, ja wierzyłem w to. Mnie najbardziej szokowała wiadomość. Wierzyłem w to, że mamy jakieś takie standardy, które obowiązują nas wszystkich. Zawsze czytałem, że w czasie wojny wydarza się coś niesamowitego, że ludzie zachowują się tak bardzo źle i nieludzko, ale te, kiedy jest pokój, to obowiązują pewne standardy i nagle okazuje się, że 400 tysięcy seniorów, wiecie, to jest największy biznes, geriatria w zachodniej Europie, gdzie ludzie dużo płacą za opiekę w domach, w których mogą spokojnie przeżywać swoją starość. I nagle okazuje się, że cały personel zostawił puste ośrodki, w których byli seniorzy, a służby, które przyszły zdezynfekować domy starców, znajdowały w łóżkach zwłoki zmarłych. 400 tysięcy seniorów zostało bez opieki. Wiecie, wierzyłem w to naprawdę, że opiekujemy się sobą tak trwale i mamy jakiś kodeks etyczny, który obowiązuje wszystkich i nagle w obliczu zagrożenia okazuje się, że jedynym kodeksem jest chronienie siebie i swoich bliskich. I ten strach jest zrozumiały.
Ale wtedy dopiero się odkrywa, czego się tak naprawdę boję, a czego się nie boję. Kiedy zachwieje się wszystko, w co wierzę i na czym buduję swoje poczucie bezpieczeństwa, czy nadal jestem bezpieczny, czy okazuje się, że wiązałem swoje powodzenie z tym, że Egipt wyleje, a moje pole będzie dobrze nawożone. Nagle okazuje się, że gdzieś indziej niż tylko w Bogu składamy swoje poczucie bezpieczeństwa. Wiecie, chcę naprawdę zachęcić nas tym do takiego mocnego zobaczenia, że jedyną niezachwianą rzeczą w naszym życiu jest Boża obecność. I choćby wszystko wokół nas się przewróciło, my niczego nie musimy się bać. Choćby wszystko wokół nas się przewróciło, wiecie, troska o nasze zdrowie nie wynika, nie wiem, w maści na wrzody. Ostatecznie wszystko należy do Boga. I teraz ta sytuacja pokazuje, jak na wyciągnięcie ręki są choroby, o których istnieniu teoretycznie wszyscy wiedzieliśmy, które są nieuleczalne, ale ciągle żyliśmy z tą świadomością nas. One nie dotkną, są za daleko. Nagle się okazuje, że są na wyciągnięcie ręki choroby albo powikłania po chorobach, na których nie znamy lekarstwa. Kiedy nagrywam to kazanie, przynajmniej może jeszcze w ciągu tych kilku dni do niedzieli pojawi się jakieś cudowne lekarstwo. Oby. Dlaczego o tym mówię? Chcę powiedzieć, absolutnie nie wierzę. Cztery rzeczy. To, co chroniło Izraela, to krew baranka i to była cała ich ochrona. Pomazali odrzwia krwią baranka. My jako chrześcijanie bez problemu robimy sobie analogię. Krew Jezusa to jest krew baranka. Krew Jezusa chroni nas i chcę powiedzieć o czterech rzeczach, które daje nam krew Jezusa, które sprawią, że na każdą plagę, na każdą epidemię, cokolwiek się zadzieje, może za pół roku, wiecie, nie będziemy pamiętać tej epidemii, ale będziemy myśleć o tym, jak została zrujnowana nasza gospodarka. Nie mamy pojęcia, w jakim świecie obudzimy się za pół roku, gospodarczo, zamożnie, może będziemy dużo biedniejsi niż jesteśmy dziś. Ale chcę powiedzieć, krew Jezusa chroni nas na cztery sposoby. Po pierwsze, chroni nas przed sądem. Jezus wyraźnie jest ten obraz, zabrał nasz grzech na krzyż, więc krew Jezusa chroni nas przed sądem. Więc jeżeli ktoś mówi, że ta epidemia jest plagą, karą Bożą, że to jest Boży sąd, więc po pierwsze, osoba, która tak myśli, nie zna historii, były większe sądy. Gdyby Bóg przyszedł ze swoim sądem, to by nas po prostu zmiótł w jednej chwili swoim kichnięciem. Ale drugie, mówić, że ta epidemia jest wyrazem Bożego sądu nad światem, jest niezrozumienie tego, co wydarzyło się na krzyżu, bo w Chrystusie Jezusie Bóg świat ze sobą pojednał. Tam się dokonał sąd nad grzechem człowieka. I nie ma innego sądu nad grzechem człowieka niż sąd, który dotknął Jezusa. Ludzie, krzyknijcie ze mną amen po drugiej stronie tego po prostu monitora, telefonu, czy gdzie jesteś. To nie jest sąd nad światem. To nie jest sąd nad światem. Bo jeżeli ktoś tak mówi, to nie rozumie, co wydarzyło się na krzyżu. Na krzyżu w Chrystusie Jezusie Bóg ze sobą świat pojednał. A grzech na krzyżu został osądzony ze wszystkimi jego konsekwencjami. Więc dzisiaj Bóg tęskni za mną i za tobą, żebyśmy po prostu znaleźli tak samo poczucie bezpieczeństwa, jak przed epidemią. To samo poczucie bezpieczeństwa. Więc Bóg daje nam na krzyżu ochronę. Aż się nie chce wierzyć, że treść tych notatek i wiele rzeczy, które tutaj mam, po prostu w październiku wierzę, że Duch Święty przygotowywał, kiedy cała ta seria była układana i przygotowywana. Więcej zaufania i mniej mściwości. Więcej zaufania, ale też zrozumienia, co mówi Biblia, a nie takiego dawania ludzkiego osądu tylko dlatego, że tak wiele rzeczy się zachwiało. Może rzeczywiście, jak ktoś w tym, że wszystko jest codziennie dobrze, składa swoje poczucie ufności i nagle zaczyna być źle, zaczyna formułować takie sądy, ale jak ktoś tylko w Bogu składa ufność, to czy jest dobrze, czy źle, wie, że zawsze, że to zdanie, że w Chrystusie Jezusie Bóg świat ze sobą pojednał, obowiązuje w każdych czasach tak samo mocno. Druga rzecz, krew baranka, krew Jezusa daje dostęp do Ojca. Kapłan wchodził do świątyni, wiecie, pokropiony krwią, lud kropił 7 razy, krew była przepustką. Dzisiaj krew Jezusa przelana na Golgocie daje nam dostęp do Ojca. Jesteśmy Bożymi dziećmi.
stajemy przed Ojcem. Jezus mówi w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 6 wersecie, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Więc krew chroni przed sądem. Krew daje dostęp do Ojca. Wow! Trzecie, krew baranka daje życie. Mówił o tym Szymon w tym kazaniu, ale ja ciągle o tym bardzo mocno myślę. Jakie to musiałoby być przerażające, gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, ale wszystkie rodziny by wychodziły ze świadomością, nasz najstarszy syn został w Egipcie na cmentarzu, bo przeszedł w nocy anioł śmierci, musieliśmy się z nim pożegnać. Natomiast każdy myślał, Boże, jak dobrze, że ojciec 14 dni temu przyniósł tego baranka, że go po prostu zaszlachtowaliśmy, że pomazaliśmy odrzwia naszego domu tą krwią, a teraz idziemy w komplecie i jest z nami nasz Filip, nasz Zbyszek, nasz Mateusz, nasz Jurek. Nie wiem, jak ci najstarsi synowie mieli na imię, ale wyszli w komplecie. Dlaczego? Dlatego, że krew baranka daje życie. Jeżeli pytacie mnie o to, czym jest modlitwa naszego Kościoła, zaraz wejdę w tą kamerę, tak bardzo jestem podekscytowany. Ale czym jest modlitwa moja na ten czas epidemii? Jest tylko jedna. Boże, daj, żebyśmy wyszli w komplecie. W każdej płaszczyźnie, żebyśmy wyszli w komplecie. W zdrowiu. Żeby nikt z nas nie zachorował. Żeby nikt z nas nie stracił pracy. Żeby to wszystko, co buduje nasze życie, obojętnie czy na płaszczyźnie ekonomicznej, religijnej, doświadczenia Bożego obecności w naszym życiu, na płaszczyźnie zdrowia, na jakiejkolwiek, żebyśmy wyszli w każdej płaszczyźnie naszego życia w komplecie. Amen? Będziemy się o to modlić. I ostatnia rzecz. Krew Jezusa daje nam wolność. Krew Jezusa daje nam wolność. Obojętnie, Izrael cierpiał 430 lat, był w niewoli. Wiecie, to jest niesamowite. Weszło do Egiptu 70, po 430 latach wyszło 600 tysięcy. Ale wyszli wolni. Znaczy, jest masa niewoli, z powodu której cierpimy. Ale nawet jeśli wokół z nas wszystko się zachwieje, odkrywamy to, co jest niezachwiane, po to, abyśmy wyszli wolni. Jezus powiedział, wiecie, chcę, żebyśmy skończyli wieczerzą. Myślę, że wielu z was przygotowało chleb, niektórzy wino albo sok winogronowy, ale całe to wyjście z Egiptu, Izraelici upamiętniali wieczerzą paschalną i Jezus przed uczniami też do tej wieczerzy usiadł. I czytamy w Ewangelii Mateusza, od 27 wersetu, że Jezus wziął kielich, podziękował i przekazał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, to jest moja krew przymierza, która za wielu się wylawa dla przebaczenia grzechów. Mówię wam, odtąd już z pewnością nie wypiję z owocu winorośli, aż do tego dnia, kiedy z nowego kielicha będę pił razem z wami w królestwie mojego Ojca. Wiecie, gdybyście mnie spytali o moje odczucia, gdyby nie to kazanie, to ja bardzo nie chciałem, żebyśmy mieli online wieczerze. Po prostu wieczerza jest społecznością, jest komunią, jest wspólnotą. Ma sens tylko wtedy, kiedy jesteśmy razem, kiedy jesteśmy ze sobą. I naprawdę robię to wbrew sobie tylko i ze względu na wyjątkowe czasy, w których żyjemy, bo każda wieczerza ma dla mnie tak mocno wspólnotowy charakter. To jest najważniejsze, że to jest święto wspólnoty, że do siebie należymy, że kielich rozlany jest między małe kieliszki. Z jednej dużej butelki. Że chleb jeden połamany jest między nas wszystkich. Że Chrystus gromadzi nas wokół siebie. Od tego ojcowie Kościoła pisali od zawsze, jak te pokruszone kawałki chleba. Tyle tam jest takiego obrazu wspólnoty. Nie jesteśmy w stanie się razem spotkać, ale chcę, żebyśmy świętowali wspólnotę. I chcę wam powiedzieć, że kiedy Pan Jezus spotykał się ze swoimi uczniami i sięgał po ten kielich, to tak naprawdę w czasie wieczerzy paschalnej były 4 kielichy. Był kielich błogosławieństwa, kidusz, który rozpoczynał wieczerzę paschalną. Był kielich sądu, magid. Nim się popijało gorzkie zioła. W czasie wieczerzy paschalnej Izraelici
jedli gorzkie zioła na wspomnienie, wiecie, jak ciężka i bolesna była niewola, z powodu której cierpieli. Birkat Hamazon nazywał się trzeci kielich. Kielich odkupienia. Kielich, do którego też czytany był ten tekst, w którym Bóg mówi, że was odkupię, wyprowadzę z Egiptu. I wiecie, wieczerzę paschalną, ale się cieszę, bo wiemy już, jak się nazywał, zamykał czwarty kielich. Hallel. I nie trzeba mieć piątki z hebrajskiego, żeby się nam skojarzyło. Ja jeszcze raz powiem, Asia nie wyświetli. Hallel. Z czym ci się kojarzy słowo hallel? Halleluja! To jest to słowo. Hallel. Kielich radości, kielich chwały. Halleluja. Chwalmy Pana. Bo to znaczy słowo alleluja. Alleluja, chwalmy Pana. Hallel, hallelujah. Wieczerzę paschalną kończył kielich radości. Jezus mówi, nie będę pił z owoców winorośli. Nie wiemy, czy Jezus wypił czwarty kielich ze swoimi uczniami, czy przerwał wieczerzę i poszedł umrzeć za nasze grzechy. Nie wiemy. Niektórzy mówią, że nie wypił kielicha radości. Nie wypił kielicha chwały. Ale właśnie powiedział uczniom, nie będę więcej pił z tego kielicha, aż nastąpi halleluja w niebie. Kielich radości i chwały. Dzisiaj, wiecie, mam te cztery kielichy tylko po to, żeby powiedzieć przy tej wieczerzy, naszej wspólnej, sięgamy po czwarty kielich. Kielich radości. Kielich chwały. Kiedy przesyłaliśmy wam informację o tym, że chcemy w ten sposób, powiedziałem, nie przejmujcie się. Najważniejsze, żebyście mieli chleb. Chleb ma każdy w domu. Jak nawet wino otworzysz sam jeden, to będzie to niebezpieczna niedziela dla ciebie. Więc powiedziałem, przygotujcie chleb. Jak chcecie, to przygotujcie wino. Jak chcecie, przygotujcie sok winogronowy. Ale sam chleb jest okej, który dzielimy między sobą. Ale chcę, żeby to było nasz czas, taki, wiecie, modlitwy. Więc proszę, wyciągnijcie swoje ręce nad tym kawałkiem chleba, który macie w domu, zanim go spożyjemy. I powiedzcie, Boże, ja błogosławię ten chleb. Jest taka starożytna modlitwa Kościoła. Modlę się teraz o nią, o każdego z was w waszych domach. Nie wiem, czy jest coś smutniejszego, czy kiedykolwiek przytrafi mi się coś smutniejszego niż wieczerza bez Kościoła? Nie mam pojęcia. Trudno mi sobie wyobrazić, ale i mam nadzieję, że już nic nie. To ciągle jest hallel, to ciągle jest chleb radości. To jest ciągle kielich radości. Więc pobłogosław ten chleb, który masz w domu. Jest taka modlitwa starożytnego Kościoła. Panie, spraw, aby ten fizyczny pokarm, który przyjmujemy, był dla nas pokarmem duchowym. Panie, tęsknimy za sobą, jesteśmy od siebie daleko. Ale Panie, ja błogosławię każdą osobę w jej domu. Panie, tą, która sięga po ten chleb w samotności w swoim domu. I tę każdą, Panie, grupę osób, które razem teraz oglądają to nabożeństwo i sięgają i dzielą ten chleb między sobą. Panie, czy ktoś jego w pojedynkę, czy jego ze swoimi najbliższymi, to nie ma znaczenia. Ciebie proszę, Panie, abyś teraz, Panie, błogosławił, abyś błogosławił rękę, każdą wyciągniętą rękę nad tym chlebem w naszym domu. Panie, abyśmy, Panie, naprawdę doświadczyli takiego cudu, że ten chleb fizyczny, który jemy, Panie, nie objemy się w czasie tej wieczerzy, nie zjemy nie wiadomo jak wiele, ale tak proszę Ciebie, aby duchowo, Panie, ten chleb nas wzmocnił, aby ten fizyczny pokarm był naszym duchowym wzmocnieniem. Proszę Ciebie o to, Jezu. Aby, Panie, każda osoba teraz była tak duchowo wzmocniona i pocieszona. Panie, proszę Ciebie, abyś, Panie, teraz ugruntowywał w nas tą wiarę, że, Panie, kiedy wszystko wokół nas się chwieje, my dzisiaj odkrywamy
My dzisiaj odkrywamy to, co w naszym życiu jest niezachwiane. Twoja obecność w naszym życiu, Twoja miłość do nas, Twoje zbawienie. My dzisiaj, Panie, sięgając po to wino, sięgając po ten chleb, wypowiadamy, że w krwi Jezusa znajdujemy ochronę przed sądem, że kiedy, Panie, wszystko wokół się zachwieje, Panie, my nie musimy się chwiać i bać, bo, Panie, odkrywamy to, co jest niezachwiane. Twoją krwią pomazane są drzwi naszych domów. Twoją krwią, Panie, zaznaczone są drzwi naszych domów, że należymy do Ciebie, że w Tobie złożyliśmy ufność, że do Ciebie należymy. Chroń, Panie, nasze domy, naszą pracę, nasze, Panie, zdrowie w każdym aspekcie. Chroń naszych bliskich, tych, z którymi mieszkamy i tych, którym dowozimy jedzenie, o których się martwimy, bo są starsi i są w grupie ryzyka. Panie, chroń naszych bliskich, proszę. Panie, my wierzymy, że w Twojej krwi jest, Panie, życie. I wypowiadamy te słowa, Panie, że w Twojej krwi znajdujemy życie i to życie wieczne, więc niczego nie musimy się bać, bo nasza wieczność złożona jest w Twoich rękach. Panie, my wyznajemy, że Twoja krew daje nam dostęp do Ojca, że, Panie, teraz w każdym z naszych domów jest najświętsze miejsce. Jest najświętsze miejsce i nie ma świętszego miejsca, Boże. Nie ma świętszego miejsca tu na ziemi niż teraz, Panie, nasze domy, w których się modlimy. Panie, daj nam odkrywać cud, Boże, Twojej obecności w naszych domach. Panie, ja to wyznaję, że ta krew daje nam dostęp do Ojca. I teraz każdy z nas, Boże, jest w tym miejscu, do którego arcykapłan wchodził tak rzadko. W świętym, w przenajświętszym miejscu, do którego wejść mógł tylko raz i to pod osłoną krwi. My, Panie, teraz w naszych domach, Panie, mamy najświętsze miejsce. I wreszcie, Panie, wyznaję, że ta krew daje nam wolność i proszę Ciebie, abyś złamał to wszystko, co jest bezprawne w naszym życiu. To wszystko, co nas zniewala. Panie, daj, Panie, kiedy odkrywamy to wszystko, co nas się chwieje, daj nam, Panie, uwolnić się od tego wszystkiego, co nas związywało i zobaczyć nasze życie we właściwej perspektywie, w tak silnej i mocnej perspektywie, jaką daje nam Twoja obecność w naszym życiu. Proszę Cię o to, Jezu. Panie, błogosław nasze domy, chroń nasze domy. Błogosław nasze domy pokojem. Amen. Krew Jezusa daje nam wolność. Krew Jezusa daje nam wolność. Wierzymy w to bardzo mocno. Natomiast, wiecie, nieraz jest taka tęsknota, Boże, potrzebuję wolności, ale trudno mi, nie wiem, stanąć w tym miejscu, w którym mówię, Boże, naprawdę w tym mnie, w Jezusie Chrystusie wyprowadzasz z moich, nie wiem, nałogów, zniewoleń, złych rzeczy, na które mam wpływ, na które nie mam wpływu. Nic nas tak nie zachęca i nic nas tak nie wzmacnia, jak historię ludzi, którzy doświadczyli ingerencji w swoje życie. Właśnie takiego Bożego dotknięcia, kiedy Jezus przychodzi i wypuszcza nas, wyprowadza nas z naszych różnych niewoli, z naszych różnych dolegliwości. Więc Nema dzisiaj opowie nam swoją historię i wierzę, że to będzie dla nas zachęta, dla Ciebie zachęta, żebyś powiedział, Panie, ja też tak chcę. Panie, ja też chcę takiej wolności. Dzięki, Nema, za Twoją historię i za to, czym zdecydowałaś się z nami podzielić. Rzecz wydarzyła się, gdy miałam 11 lat. Wtedy po raz pierwszy doświadczyłam ogromnego bólu głowy. Pewnego poranka po prostu wstałam i dopadł mnie ból głowy. Potem mi powiedziano, że nie jest to zwykły ból głowy, tylko doświadczam migreny. Było to o tyle traumatyczne, że nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Tak naprawdę pierwszy raz w życiu miałam coś takiego. Do tego doszły nudności, wizyta w łazience, wiadomo, to nie było przyjemne. I pamiętam, że miałam wrażenie, że nikt wokoło mnie nie wie, o czym mówię, nie wie, czego doświadczam. To trwało 10 lat. W tym czasie wiele rzeczy się wydarzyło, ale też przez ten cały czas ten ból nawracał.
zabierał mi radość z życia, zabierał mi możliwość normalnego współżycia z rówieśnikami. Kiedy tego się pojawiał, wiedziałam, że mam koniec dnia, nie będę w stanie ani pójść do szkoły, będę miała zaległości, będę musiała dużo nadrabiać, więc w końcu przyszedł czas na to, żeby coś z tym zrobić, żeby się temu przyjrzeć, więc zaczęły się wizyty w szpitalu, rezonansy, tomografie i tak dalej, nic nie mogłam znaleźć. Cały czas gdzieś tam nie miałam zgody w sobie, żeby to trwało, mimo różnych wierzeń czy teologii. Nie miałam na to teologii, wiedziałam w środku, że nie chcę tego mieć po prostu. Pamiętam, że walczyłam z tym bólem. Jedyne, co mogłam zrobić, to kiedy on odchodził, dziękowałam Bogu, że już jest koniec, ale nawet najsilniejsze tabletki, które wtedy brałam, nie niwelowały bólu, ale skracały tylko czas trwania, bo to trwało wiele godzin, czasem 8-12. Pamiętam, przyszedł przełom, kiedy byłam na trzecim roku studiów. To był najciemniejszy okres w moim życiu. Pamiętam, że wtedy Bóg wysłał do mojego życia przyjaciół z kościoła i pamiętam, że miałam ten atak i nie wiedziałam, jak się mam modlić. Byłam trochę zła na Boga, trochę wiedziałam, że to nie Jego wina, ale wiedziałam, że nie mogę z tym żyć, ale nie wiedziałam, co mam zrobić, byłam bezsilna. Pamiętam, że modliłam się wtedy i przełom przyszedł w ten sposób, że w pewnym momencie zorientowałam się, że dawno nie miałam migreny. I kiedy sobie to uświadomiłam, okazało się, że chyba nie miałam od roku. Jak mogłam tego nie zauważyć? I wtedy zrozumiałam, że zostałam uzdrowiona. I po tym czasie przyszedł jeszcze raz atak, ale w środku miałam takie przekonanie, że to jest test i że mam wybór. I że mogę wybrać życie albo śmierć. I wybrałam życie i jestem wolna.